Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki, Na wieki wieku, wieku, Amen. Tym chrześcijańskim pozdrowieniem witam was wszystkich kochani, którzy nas teraz oglądacie. Wraz z całym Kościołem rozpoczęliśmy Nowy rok formacyjny, w Polsce chcemy Go przeżywać pod hasłem wierze w Kościół Chrystusowy. Pragniemy razem z Wami przez cały rok odkrywać prawdę, kim jest Kościół. Czym jest Kościół? Co mi daje bycie w Kościele? Dziś, o odpowiedź na pytanie, czym jest Kościół, poprosiłem małżonków, Annę i Tomasza Stefanów ze Stowarzyszenia Spotkań Małżeńskich. Witam Was serdecznie. Witamy. No właśnie, częste pytanie, czym jest Kościół? Jaka odpowiedź? W Katechizmie Kościoła katolickiego czytamy m.in. słowo Kościół, eklezja z greckiego ekkalein, wołać poza, oznacza zwołanie. Kościół jest ludem, który Bóg gromadzi na całym świecie. Tak więc Kościół w pierwotnym i zarazem podstawowym znaczeniu określał zgromadzenie osób, lud wybrany. I wybrany nie jako samozwańczy, ale wybrany przez Boga. Kościół więc to wspólnota, którą Bóg wybiera i którą prowadzi, o którą się też troszczy, choć czasami upomina i karci, ale przede wszystkim obdarza swoją ojcowską miłością. Jaka jest odpowiedź człowieka? To posłuszeństwo tej miłości, okazywane oddawaniem Bogu należnej czci i miłości, a zatem. Kościół to zgromadzenie osób, to ty i ja, których Bóg wzywa po imieniu. To po prostu my. Pan Bóg, zapraszając mnie do wspólnoty z sobą i innymi, jednocześnie oczekuje ode mnie odpowiedzi na to zaproszenie. Dopiero później, w IV wieku, wraz z pojawieniem się budownictwa sakralnego. Słowo kościół nabrało wtórnego swojego znaczenia, czyli określenia budynku, w którym wierzący gromadzą się, by oddawać Bogu chwałę. A teraz zadanie. Znajdź spokojne miejsce. Może to być kościół, Twój parafialny kościół. Bądź przed najświętszym sakramentem. Trwaj w ciszy. Przedstaw sobie Pana Boga. I usłysz, jak woła Ciebie po imieniu. Wymawia twoje imię: Tomaszu, Jacku, Ewo, Agnieszko. Co czujesz? Możesz pozostawić to bez odpowiedzi. Ale możesz chcieć odpowiedzieć swoim życiem, swoją postawą. Chęcią zbudowania relacji z Bogiem. Zapraszamy Cię do tego. Do tego z wiarą w każdą niedzielę powtarzamy to wyzwanie: Wierzę w Kościół Chrystusowy. Tak, jest on mi potrzebny, bo Kościół to ja i Bóg, i my, w którym sam Bóg chce budować w Tobie piękne życie. Zapraszamy Was do dalszego poznawania prawdy o Kościele Chrystusowym, bo rzeczywiście On jest nam konieczny do zbawienia.